Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Jurassic Park i dzisiaj wyruszamy na przygodę zgodnie z tym, czego właśnie chcieliście. Idziemy szukać dużych ilości skamielin. W ankiecie, którą ja dla was zrobiłem, wynik był aż 56% za opcją, że wyruszamy na przygodę szukać skamielin. Drugą co do ilości głosów opcją było ogarnianie kuźni z moda Tinker Construct, co osobiście najbardziej chciałem zrobić, ale wy chcieliście zrobić to ze zdecydowaną przewagą głosów, bo to było 56% na aż 4 opcje, więc no to jest bardzo duża przewaga. Tam nie wiem, tam druga opcja miała z 30%, to właśnie była ta, którą ja chciałem. A pozostałe opcje zostały zupełnie olane. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, bo tamte dwie opcje, no to co? Jedna to było wykluwanie. O, fuck. Wykluwanie. Dobra, odpuśćcie sobie. Ja wykluwać raczej nic nie chcę na tą chwilę. Nie sądzę, żeby to było mi do czegoś potrzebne. Nie mam jeszcze dostatecznie dużych ilości żarcia, żeby móc utrzymać jakiegoś mięsożerca. A kolejną opcją jeszcze była farma krów, która też miała parę głosów, ale no ona też była taka opluta mocno, jeśli chodzi o ilość głosów. Głosów było mało. Oczywiście mi to nie przeszkadza. Jedna z dwóch opcji, które ja chciałem, została wybrana. No, nie ukrywam, że to była druga opcja, którą najbardziej chciałem, więc nie mam na co tutaj narzekać. I to jest w ogóle jakieś drzewko różowe. Zetnijmy sobie to drzewko, bo to jest jakieś drzewko z moda i może byłoby fajnie je mieć, na przykład taką sadzankę. Jakaranda pod, nie wiem czym jest jakaranda, ale niech będzie. Jeszcze co do zbierania skamielin. Skamieliny oczywiście są w jaskiniach, są one z tego co wiem na pewno na płciźnie. Nie wiem jak są w głębszych częściach jaskiń, no ale to na pewno będziemy można tego poszukać. Ale co nas jeszcze interesuje? Zwróćcie uwagę, że ja mam już wysoki... Czekajcie, no muszę sobie ściszyć. Że ja mam już wysoki 27 level. No i szkoda by było, gdybym umarł i gdyby to się zmarnowało. Więc... Oj, panie dinozaur, zostaw mnie proszę. Więc no, musimy sobie ogarnąć lapis. Musimy sobie ogarnąć lapis, żeby mieć czym enchantować. Wstawię te kwiatki, jakieś nasionka, po co mi to? Skąd ja to w ogóle tutaj wziąłem? Ja w ogóle zresetowały mi się ustawienia, niestety. Więc gdybyście zauważyli jakąś różnicę graficzną w Minecrafcie, no to wiedzcie, że ja nic nie grzebałem. Stało się to niestety całkowicie nieświadomie, w sensie nieświadomie. Jeśli ja to zrobiłem to nieświadomie, bo nie chciałem. W ogóle chciałem dzisiaj nagrać film też przy okazji, nie z Minecrafta, tylko chciałem nagrać film pożegnalny z moim Fordem Focusem, bo jak wiecie, no to zbliża się czas kupna Subaru. Kiedy to oglądacie, być może już to Subaru mam, to jest wielce prawdopodobne. No i co dalej? No i to, że Focus, ja już mam kupcę na Focusa, więc będzie mi bardzo przykro, jeśli się z nim odpowiednio nie pożegnam. Miałem też nagrany film z modyfikacjami, jakich dokonałem w tym samochodzie. Aczkolwiek tamten film usunąłem, bo był on już bardzo stary i były felgi, a nie było pomalowanych zacisków na czerwono, które są pomalowane na czerwono. No i stwierdziłem, że sobie odpuszczę z tym. Najwyżej ten film nagram jutro w poniedziałek, jak będę w robocie. A może i nagram dzień z pracy prezesa, póki jeszcze jeżdżę swoim autem. Bo no jednak nie będę już jeździł swoim autem do pracy. Będę jeździł autem firmowym do pracy, jak sprzedam swojego Focusa. No bo Subaru nie dość, że nie jest w kombi i mniej pomieści, no to przy okazji dużo więcej pali. No jak będę jeździł dostawczakiem, no to i dostawczak ma więcej miejsca, więc będę mógł wziąć... Ujujujuj, co tu za ścinki nieładne, panie szkielecie! Wracając, no to dostawczak więcej pomieści, dostawczak mniej spali, bo on ma chyba nawet mniejsze... O jasna cholera. Bo on ma chyba mniejsze spalanie nawet niż mój Focus, więc... No to byłoby spoko, nie? Żeby sobie przyoszczędzić na paliwku.
Dobra, bierzemy tutaj żelazko. Żelaza miałem niby nie kopać. Też żelazo też się przyda. Ale potrzebujemy przede wszystkim skamielin, więc jesteśmy tutaj przede wszystkim po skamieliny. I możecie tak znać w ogóle, czy wy lubicie takie długie odcinki z jaskiń, bo ten odcinek będzie niewyobrażalnie długi. Już się na to przygotujcie. Czy ja nie wiem, jak długi będzie, ale z pewnością wy, którzy to oglądacie w tej chwili, już wiecie. Panie zombie, proszę się tutaj odczepić ode mnie. Ty, panie, pany też, oj. Niepotrzebnie kontrol trzymałem, bo z kontrolem jest sprint. Słyszę zombie, ale go tu nie ma. Może mnie nie zajdzie od dupy strony. Miejmy taką nadzieję. A powiem wam szczerze, że ogólnie jeśli chodzi o serię, to Minecraft mi się bardziej podobał. Brakuje mi tutaj tych cave'ów z wersji 1.19. Czy tam 1.18. Tak czy inaczej, brakuje mi update'u Caves and Cliffs, to on się tak nazywa. Tutaj mam jakąś źródę. Czymże jesteś? Bursztyn. Z bursztynu pewnie też możemy craftować itemy. To jest Tinker Construct z moda. Się wszystko da później przetapiać i tak dalej, i tak dalej. I będziemy mogli sprawdzać na przykład w książce, który materiał jest lepszy, który jest gorszy. Na przykład, nie wiem, będą materiały, które dają nam szybkość kopania, szybkość, nie wiem, użycia, wytrzymałość i inne różne takie rzeczy. I to jest bardzo, bardzo fajne. Z tym, że ja nie wiem, gdzie ja mam tutaj iść. O, dobra, mam skamielinkę. A! Zostaw mnie! Dobra. Ancient Iron Javelin Head, czyli starożytny, żelazny głowa włóczni. Dobra, bo ja tak biegam jak kura bez głowy. Przydałoby się, żebym ja w końcu zaczął się gdzieś kopać. Na pewno chcemy zejść niżej. Na pewno interesuje nas przede wszystkim, jak już jesteśmy w krewach, no to interesują nas przede wszystkim diaksy. Bez diaksów to nie mamy po co stąd wychodzić, to po pierwsze. Po drugie, skamieliny, czyli dzisiaj nie odpuszczamy żadnych skamielin. I po trzecie, jakikolwiek lapis. Musimy zdobyć, nie wiem, 10 lapisów chociaż. Dobra, zabite. Mamy skamielinki. Tych skamielin przydałoby się tak z półstaka chociaż wyciągnąć stąd. Bo ja bym chciał jakiegoś fajnego dinozaura sobie wykluć. Jakiegoś takiego fajnego, który jest jednocześnie nieduży i jednocześnie będzie fajny, nie? Będzie fajny, klikalny, na przykład Megalania. Megalania być może nie jest zbyt popularna, ale jest to na pewno jeden z fajniejszych, jedno z fajniejszych zwierzątek, bo nie wiem, czy Megalania jest dinozaurem. Megalania jest na pewno gadem. Czy Megalania jest dinozaurem, to już musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto się na tym trochę lepiej zna. Chociaż dla mnie dinozaurem są wszystkie prehistoryczne gady, ale tak czy inaczej ja uważam, że to się jakoś rozróżnia. Jestem niemalże pewien, że jaszczurka a dinozaur to jest różnica. Na pewno jedne są gadami. Są też płazy ogoniaste, na przykład salamandra, która jest nazywana jaszczurką, a jaszczurką wcale nie jest. To chodzi mi właśnie o to, że jaszczurka może być nazywana dinozaurem, mimo to, że dinozaurem nie jest. To jest taka różnica. Mamy ten full frozen meat. Będę musiał z tym meatem pogrzebać trochę, bo nie wiem w zasadzie dalej, co z nim zrobić. Ja wiem, że da się go zanalizować w tym analizerze, tylko nie wiem w którym, bo te analizery są różne z różnych modyfikacji. Ja się domyślam, że ja muszę zrobić analizer z odpowiedniej modyfikacji do tej rzeczy. I on mi da wtedy DNA, które mimo wszystko będzie z tej modyfikacji. Nie wiem, czy rozumiecie. Będzie to DNA z epoki lodowcowej, czyli będą to różnego rodzaju mamuty, smilodony. Nie wiem, co jeszcze jest z tych zwierzątek w tym modzie. W sumie tu bladego pojęcia nie mam. Nic mi do głowy za bardzo nie przychodzi. Węgla za bardzo nie potrzebuję. Ten żwir w ogóle wcześniej postawiłem tam. Używałem go chwilę do budowania.
nie powinienem go używać do budowania, bo gravel jest nam niezwykle potrzebny. Gravel jest nam niezwykle potrzebny po to, żeby robić z niego później te właśnie cegły do pieca hutniczego, i w tym piecu hutniczym będziemy trzymali wszystkie przetopione nasze sztabki, materiały i tak dalej. Przy okazji nie będziemy musieli, z tego co się orientuje, przetapiać tego wszystkiego w piecu na sztabki, tylko po prostu od razu leci do pieca i zamiast rudę żelaza przetapiać węglem, no to od razu pakujemy to do tego pieca i od razu będziemy mieli w formie płynnej. Ile tych baby zombie? Co jest? No więcej was tu nie było? Pany! Zostawcie mnie, co? O, ziemniaczek. No leć tam. Dobra, jeden spadł. No ile ich tu? Skąd się tego cholerstwa tyle wzięło, co? Normalnie trzy baby zombie. What the fuck? Tu jest, nie wiem, spawner? No nie ma spawnera. Ała, ała! Mało życia, mało życia, mało życia. Dobrze, trafił zombiaka. Obawiam się, że może mi nie starczyć żarcia na czas, który spędzić chciałbym w tym miejscu. Mogłem jeszcze pomyśleć i wziąć na przykład jabłka. Albo jak nie jabłka, no to chociażby chleb. Bo pszenicę chyba też jakoś miałem w pasie. No ale trudno, niestety. Tak czy inaczej, w ogóle ciekawa rzecz. Ja bym chciał wam powiedzieć, że gdy będę robił te rzeczy z moda Tinker Construct, czyli te miecze i tak dalej, no to będę chciał zainwestować w miecz, który ma mało użyć, a dużo damage'u. I niezależnie od tego, jak bardzo mało użyć będzie miał, no to i tak będę go chciał. Że tak się zrymuje. Nie to też. Myślałem, że to pająk. Na szczęście nie. Jakbym teraz taki kutasiarz zatruł, to bym se zdechł. Właśnie nie mam czym leczyć. Mam tylko 8 ziemniaków. I to mi musi wystarczyć. To mi musi wystarczyć na ile? Uwaga, ja mam tylko 9 tych skamielion, a ja chcę ich chociaż pół staka mieć. Więc potrzebujemy tego naprawdę dużo. Chyba, że rotten flesza będę jadł. Ile my tego rotten flesza mamy? 15. No, to nie jest wcale tak źle. Możemy też tym rotten fleszem karmić dinozaury, to jest bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy więcej skamlinek. Dobrze, przydadzą się. Dobra, jest trochę ze skamlinek. Już słyszę jakieś zombiaka, co mi tu harczy. To niżej gdzieś jest lawa. Ja bym chciał zejść głębiej, bo jestem na 23 poziomie teraz. A potrzebujemy zejść, no tak przynajmniej na ten 10, żeby te diaksy znaleźć. Nie tędy. Puść mnie. Tutaj powinienem pójść, ok. I dokąd teraz? Czy tędy? To jest zombiak, trzeba uważać. Skamielinka! Kurde! No nie, zostaw. Tak, ja nie lubię tych zatruwających pojątków. Chyba nikt ich nie lubi. No, ja się tu przekopię. Przekopię się i po prostu znajdę sobie jakieś lepsze miejsce. Bez pająków. Zresztą tu gdzieś jest jakaś jaskinia. W kierunku, w którym się kopię. Więc możemy sobie tutaj przyjść. Niech będzie, jesteśmy na 12 poziomie. Zepsuł mi się kill-off, ale wziąłem diaksowy, bo stwierdziłem, że w sumie nie będę robił tych lepszych kill-offów. Ciekawe mnie, czy możemy też przetapiać tutaj sprzęt w tej modyfikacji. Wydaje mi się, że tak. Ale nie pamiętam. Nie wiem, no Tinker Construct ogólnie to jest bardzo taka duża modyfikacja. Dająca parę. Może nie jest duża, ale daje duże możliwości, że tak. Ona wprowadza zaledwie kilka rzeczy. O, czaszunia. Scary skull. Ciekawe. Dawaj węgiel. No, chociaż trochę lepiej się to kopie tym indeksowym kill-offem. Jeszcze jakbym miał taką wydajność 3, to już bym w ogóle nie narzekał. Jak ja uwielbiam enchant wydajności. Moje ukochane.
Ciekawi mnie, jaki będzie mój najlepszy możliwy kill-off, jaki mogę wykraftować tutaj na tym modpaku. No dobra, to jest chyba tak oświetlone. Albo wali po gałach. Dobra, dawaj. Nie ma tu nigdzie lapisu, naprawdę. Ale to tak poważnie. Czy te grzybki dają... Nie, te grzybki dają grzybki. Był taki mod, w którym też były takie grzybki. I takie grzybki dawały... Dawały coś fajnego. Dawały glowstone. Dawały glowstone i wtedy można było sobie robić bloki glowstone i to było fajne. Dobra, dawaj więcej skamielinek. Niestety lipa z nimi i jest pierwszy lapis. Jest pierwszy lapis, którego tutaj potrzebowałem. Więc dobrze, dobrze. Jest nawet kilka tych złóż tego lapisu. Nie wiem, mogę zrobić pochodnie z tego. Nie wiem, po co mi dwa patyki. Pochodnie się przydadzą, bo i tak już mi się kończą. Dobra, to też zbieramy. No niestety, skamieliny roślinne. Roślinne mało mnie interesują, bo roślinne to bez znaczenia, czy prędzej, czy później i tak będę je miał. A jednak dinozaury muszą dorosnąć i to jest ta różnica, że roślinkę sobie postawię i będzie. A dinozaur będzie dorastał i te dinozaury dorastają parę dni. Nie jest to długo, ale nie pamiętam ile dokładnie taki dinozaur dorasta. Ja podejrzewam, że jest to, nie wiem, gdzieś około 20 dni w grze maksymalnie. Myślę, że nawet szybciej trochę. No tak poza tym, no. To się nie ma czym przejmować, jeśli chodzi o roślinki. Ja nawet nie muszę tych roślinnych skamielin zbierać, bo zawsze będę mógł później sobie to pozbierać. I nie powinno być z tym żadnego problemu, że będę musiał czekać, aż mi jakaś roślina wyrośnie przez długi czas. Świetnie, te skamielinki. Doskonale. 17 tego mam. To jest nadal za mało. Ja chcę tego jak najwięcej. I żadnych jajców nie znalazłem. To mamy lipę trochę z jajcami. Okej, dobra. To już mamy maksa tego. To mogę wywalić. Dokonuję, że mam bumerang jeszcze. Dopiero mi się przypomniało. I mamy 30 level. Bardzo ładnie. Więc jak wrócę do domu, no to będę mógł się zająć pokojem na enchanty. Tą czaszkę mogę wywalić, ta czaszka mi się raczej nie przyda. Obawiam, zobaczmy. A nie, można z niej pochodnie zrobić. Glowing Scary School. A czy to jest potrzebne? Na pewno kiedyś jeszcze znajdziemy sobie taką. To jest raczej mało istotna rzecz. No, tutaj też jest czaszka. Tutaj mam więcej skamielinek. A cóż to jest? Spiked Iced Stone. Nic się z tym nie da zrobić. Okej, okay, czyli to jest po prostu taki kamień. Wow! Ancient Figure Amulet. Ancient Skull. Jeszcze coś. Animal Coin. Ancient Skull. No, z tego się też nic nie robi. Mogę to postawić chociaż? Nie mogę tego postawić, chyba że muszę to postawić na czymś. Nie mogę tego założyć sobie. Ancient Figure Amulet. Z tym też nic nie mogę zrobić chyba. No, też nic nie mogę z tym zrobić. A, z Javelin Headem też nic nie mogę zrobić chyba. No dobra. Animal Coin, no to pewnie mogę to gdzieś wytradować czy coś. Nie wiem, no na razie sobie to zostawię. Myślę, że może znajdziemy jakieś zastosowanie do tego, a może i nie zainstalowałem jakiejś modyfikacji, która uzupełnia to wszystko, to możecie mi powiedzieć. Ja też wszystkiego nie wiem. No i mi się spaliło, no ale to była tylko
skamielina roślinna, więc i tak żadna strata. Ała, ała, ała. No i dupa. No musiałem w to wejść, no. Ja po prostu musiałem, no. Ej, przestań. Nieładnie. Bardzo nieładnie. Już się przestraszyłem, że zdechnę. No na szczęście jednak nie. Z pytaniem, dokąd ja bym chciał pójść, bo tutaj żadnych diaksów nie ma, nic takiego. Z takich ciekawszych rzeczy. Mogę ten gravel pozbierać, bo gravel będzie mi potrzebny. A może będą diaksy pod tym gravelem. Tego nikt nie wie. To zawsze są takie fajne różne niespodzianki, bo takie rzeczy też się zdarzają, że nagle wykopiecie sobie jeden klocek, bo o tak, i patrzycie, a tutaj nagle macie diaksa. Jakieś, tak wiem, na serii z Minecrafta, na tej pierwszej serii, która jest niepubliczna. Starzy widzowie będą pamiętać, powiedziałem, że za tym klockiem będzie diaks. Wykopałem go i był diaks. I to jest po prostu takie szczęście. Nie wiem, jaka to była szansa, ale podejrzewam, że szansa jak wygrać w Totka. Niestety ja tak mam, że jak są jakieś rzeczy, które są gówno warte, ale jest na to mała szansa, no to ja zawsze wygram w takich rzeczach. Ale jeśli chodzi o rzeczy, na które szansa jest mała, nawet większa czasami niż na te rzeczy, do których ja mam farta, no to już nie. Już nie mam szczęścia. Niestety, no. Takie życie. Świat mnie nie lubi. Nic na to nie poradzę. W zasadzie to można by było wracać już do bazy. Co to był za dźwięk? To był straszny dźwięk. Nie wiem, czy to był dźwięk moich głupich słuchawek, które się cały czas psują, czy to był dźwięk faktycznie czegoś, co chce mnie... Coś tu jest. I coś, co prawdopodobnie chce mnie zeżreć, wydaje takie dźwięki. Wiedźma. No dawaj, szkielet, zabij go. Oła. Fajny bumerang. Celny jest bardzo. Podejrzewam, że ma zasięg mniejszy niż łuk. Dobra, wchodzimy na górę zobaczyć, co tam się kryło. Naprawdę to wiedźma tak robi? Sama się zatruła. Inteligentnie. Nie, no fajny jest ten bumerang. Bardzo fajny. No nie, a co mi się z nim stało? Gdzie on jest? Tutaj. No to on jak wpadnie do wody, to nie wraca. Ej, fajne. Podoba mi się. Nie, no tutaj są torty, ja tutaj nie chcę. Idziemy sobie stąd. Bo szyny były złe. Nie miały humoru. Dlatego się patrzę po kolei. Jeśli ktoś pamięta, o co chodzi, że szyny były złe. Wiecie, no, nie wolno się śmiać. Może faktycznie szyny były złe. Może faktycznie tego dnia nie miały humoru. I wykoleiły pociąg. Nie wiem, ale czasami chodzę do Biedronki na lody i był tam taki Paweł. Sam głowy. Nie no, ale zawiozłem dzisiaj moją babcię na działkę i powiedziałem, że będę grał w grę. I powiedziałem, że w Tomb Raider. Nie będę grał dzisiaj w Tomb Raidera. Będę grał w Minecrafta. Właściwie to będę. Właściwie to gram. Tak sobie myślę, czy nie moglibyśmy zacząć teraz produkcji tego pieca. W sumie to byłoby spoko, żeby teraz się z tym zająć.
w drugiej części tego odcinka pochodzić gdzieś po powierzchni i poszukać właśnie gliny. I jednocześnie szukając gliny, żeby nam się skanowały te wszystkie nasze znajdźki. To też to skanowanie swoje będzie trwało. Ja też będę musiał poprzepalać dużo gliny, piasku nazbierać i inne takie rzeczy. Nie, tam nie trzeba przepalać gliny, tam trzeba przepalać ten grob. To trzeba przepalić dopiero później. Okej, okay, poprawka, mój błąd. Tutaj mamy tego więcej. No i czemu nie mogę znaleźć żadnych dinozaurowych skamielin? Dlaczego? Ile ja tak mam? 25. No, już nie jest tak źle. Tutaj mamy oczywiście jeszcze te lodowcowe. Co by tu wywalić? Animal coin wywalę. Jeśli to jest jeden coin. Okej, okay, a co to? Longevine head? Human coin. Mimo wszystko chyba wolę zostawić sobie czaszkę dinozaura. Skamieniałe zarodniki paproci już mam. Dobra, to weźmy animal coin. Nie wiem kompletnie co się robi z tymi coinami, ale niech na razie zostanie. O, kamień dostałem, super, nie chcę tego. Nie chcę tego, tylko będzie mi miejsce zajmować. I tutaj bardzo blisko słyszę zombiaki. Panowie zombiaczki, bo dostaniecie straczki, jak się lecicie tak gorączkować tutaj. Zaraz do was przyjdę. Nie są niżej? Coraz głośniej ich słyszę. Teraz nie. Teraz są wyżej, jakby tutaj. Gdzie to może być? Nie mam pojęcia, ja słyszę ich ze wszystkich stron. Nie wiem, zaraz są tam. Gdzie jesteście? Misiaczki moje. Naprawdę muszę ich szukać. Mogę się po prostu wkopać i poszukać jaksy. Będzie przyjemniejszy. Dokładnie tak. I lecimy. Odkrywać nowe jaskinie i przy okazji jaksów szukać. Czyli tego co najważniejsze. Co to jest za jakiś murzyński blok? O, no i mam jaksy. Jak powiedziałem, tak znalazłem. Pytanie, co ja mogę tu wywalić teraz? Bo ja nie wiem, co mi się przyda, a co nie. No, wiem, jak mi się nie przyda. Strzały. 5 strzał to jest tyle, co nic. Bumerang mam, więc nie będzie mi to potrzebne do niczego. Nie wiem, czy ja chcę się tak kopać po dole. Może już zacząłbym wychodzić powoli. Jest teraz noc się robi. Więc nie wiem. No nie wiem. Nie wiem. Ile to kobla. Nie no, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o kobla, to warto by było coś wyrzucić, na przykład skałę wulkaniczną. I tego kobla sobie zebrać. Cobblestone się może trochę bardziej przydać i myślę, że możemy w sumie wracać. Skończyło mi się żarcie. Właśnie. Limestone. Nie potrzebuję limestone'a. Czym jest limestone w ogóle? Limestone to było... Oświećcie mnie. Limestone. Aż mi ręka zdrętwiała. Czym jest limestone? Limestone mi się kojarzy z piaskowcem. Ale piaskowiec to nie jest limestone. System mózg nie odpowiada. Tam jest pająk chyba trujący. Wal się frajerze. Ja muszę pozbierać jeszcze teraz kamielin. Mieliśmy zbierać ich dużo. Szkoda, że tu dużo zebraliśmy teraz, ale rośliny.
Ile mam roślinnych w ogóle? 23, mam 29 zwierzęcy. To i tak mam więcej tych, których ja chciałem. Gdy tam był pająk kolejny. Jest creeper, to nie. Jest szkielet, to jeszcze gorzej. Aj. Ukuło w się strzało. No, wrócimy do góry. Żelazko sobie mogę jeszcze rozbierać. Czemu by nie? Na pewno przydałoby się zrobić nową broń, bo ta pika się niedługo popsuje. A jeśli chodzi o obrażenia, to i tak jest słaba w sumie. Czy mamy 30? Już mamy 30. No to może i pół staka wyciągnę, jak później jeszcze pójdę pozbierać ten gravel i glinę. Zobaczmy, ile mam gravelu. 42, no to jest bardzo mało. Jak na to, że tego grota potrzebujemy ze stak chociaż. Żeby zrobić taki w miarę rozsądnej wielkości piec. Bo jednak tych odlewów serio będziemy tego potrzebowali dużo. A tym bardziej, że jeśli chcemy przepalać w tym piecu, zamiast później przepalać to w normalnym piecu, no to będzie to jeszcze więcej pracy. Ale już mam w miarę fajny pomysł na to, jak to zbudować. Dobra, dawaj girta. I wracamy do bazy. W którym kierunku jest baza? W tym kierunku jest baza. Pytanie, czy baza to jest teraz czerwone czy zielone? Wydaje mi się, że zielone. Nie wiem, dojdziemy to zobaczymy. Ja się napiję, czekajcie. Ała. Dobra. Nikoś napity. I można lecieć dalej. Jestem aż 800 metrów od bazy. Jak to się stało? Pytanie, czy ja biegłem tak daleko? Czy ja tak daleko przeszedłem pod ziemią? Mi się wydaje, że jednak tak daleko biegłem. Ale nie mam pewności, więc możecie mi powiedzieć, jak naprawdę było. Powiem wam, że strasznie się jaram tą kuźnią, bo w ogóle ta kuźnia, my ją kiedyś mieliśmy na sejwie z Mikołajem i Syrkiem, jak sobie graliśmy sami dla siebie i tam mieliśmy sejw, na którym mieliśmy naprawdę staki diaksów, wszystko tam było. Miliard różnych modyfikacji na nowe światy, na wszystko. I ja wam powiem, że ta kuźnia to była naprawdę fajna zabawa, naprawdę dużo czasu można było z tym spędzić. Przyjemnie. Kurde, żarcie mi się kończy. Czy mogę tu coś zeżreć? Pająk. Muszę tego rotten fleszę śreć. Niech i tak będzie. Pamiętajcie, żeby rotten fleszem zawsze nażreć się do pełna. Bo jak nażrecie się nim do pełna, no to głód wam się nie stakuje i będziecie mieli i tak na 30 sekund. A jak zjecie tylko jeden i zaczekacie aż głód zejdzie, no to dostaniecie 30 sekund i wam się odnowi znowu do 30 sekund. Więc jest bez sensu takie czekanie na to. Endermany w ogóle dostają damage. Jeszcze 300 metrów. Jeszcze kawałeczek. Kawalątek dosłownie. Panie Creeper, proszę mnie zostawić. Proszę tutaj nie wybuchać złością. Złość piękności szkodzi, chociaż jemu już nie zaszkodzi. Podobnie jak i ze mną. Dlatego można z moimi rage'ami nieraz kompilacje robić. I to z jednego streama czasami. Nie, już tak nie rage'uję. Jestem dużo mniej agresywny, jestem dużo spokojniejszy. I w ogóle, więc chyba fajnie. Nie wiem, a dzisiaj w ogóle chciałbym zrobić streama, przydałoby się. Zobaczmy, jak nasza baza wygląda z daleka. Wygląda fajnie z daleka. Brakuje mi tu jeszcze czegoś. Uważam, że mogłoby być to większe i bardziej rozprzestrzenione na tą skałę. No ale to wszystko wymaga czasu. Ja na razie jestem na 10 odcinku dopiero. Przecież to jest dopiero 10 odcinek. To czego ja wymagam? No właśnie. Czego ja wymagam? Przecież 10 odcinek to jest dopiero początek. Sam początek... Kurwa mać. Sam początek serii. Tak naprawdę została nam jeszcze, nie wiem, ile? Z 30 odcinków serii? 40? 50? Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć ile, no ale na pewno jesteśmy dopiero na początku. Jeszcze wiele przed nami i jeszcze wiele się zmieni. Mamy już około pół godziny nagrania, więc jeszcze przydałoby się nagrać drugie pół. Zauważyłem, że warto, tak doszedłem do takiego wniosku,
że jak robicie jakiś duży watch time na jakimś filmie, oglądacie go na przykład w całości i ten film ma na przykład bardzo duże zasięgi, no to lepiej by było, gdyby ten film, który ma duże zasięgi, przy okazji był długi. Bo w momencie, gdy ten film będzie długi, to przy okazji więcej watch time będzie. Mecz. Dobra, idziemy spać. Wreszcie w bazie. Nie jest wstane. Zombie jest gdzieś na dole, to się nie ma co przejmować. Wsak tego, tutaj to. Teraz trzeba będzie to na szybko posegregować, bo nie mam jeszcze takiej żadnej skrzynki na syf. Żeby sobie to posegregować między odcinkami, więc musicie mi to wybaczyć. Ale to nie zajmie dużo. Dena Megaloraptus. Nie wiem co to jest, ale wygląda fajnie na tym zdjęciu. Dawaj mi to. Badaj to. To jest dla mnie najważniejsze. To są zwierzątka wszystko. I teraz tak. Teraz to. Coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, nie będę żarł tego. Robię flesza. Mam dużo pszenicy, to zrobię chleb. Rotten Flesh będzie jako mięso dla moich zwierzątek. Jednak Rotten Fleshem też można pokarmić. Pan kolega zombie przydał. Już się naprawdę nie spodziewałem, że on byłby w stanie znaleźć mi tutaj drogę do mnie. A jednak mu się udało. Dobra, dołożę mączkę kostną. I zobaczmy, ile nasz Henodus ma jedzenia. 525. No to na spokojnie wystarczy jeszcze na długo. Krzemienie, węgiel, diamenty, to. Tutaj to. No i dobra, już mam prawie załatwione. Celakamit. Ciekawe, czym jest celakamit. Tego też nie wiem. No dobra. Odłóżmy te DNA do skrzyneczki. Ja sobie na internecie popatrzę, co to są za zwierzątka i później zdecyduję, co możemy wykluć. Na pewno nie chcę więcej zwierząt wodnych aktualnie, bo zresztą na samym widzicie, nie bardzo miałbym gdzie je trzymać. Bo mam tutaj na razie miejsce na tego Henodusa, najwyżej zrobimy mu braciszka i na razie to tyle. Ja potrzebuję łopaty. Koniecznie potrzebuję łopaty i pytanie, czy ja mam moda. Nie mam niestety moda na niewypadające rzeczy z Enchanting Table, a szkoda. I w takim oto momencie ostatnia sztabka żelaza, którą miałem w bazie jeszcze do niedawna, idzie na Enchanting. Paleontolog, wydajność, no to wydajność, niezniszczalność. No i super, właśnie tego chciałem. I zobaczmy, z czego robi się growth. Growth się robi z piasek, glina, żwir. Okej. Okay. Piasek, glina, żwir. Ile mam piasku, ile mam gliny, ile mam żwiru? Mało. Wszystkiego mam bardzo, bardzo mało. Więc musimy iść to pozbierać. Przy okazji opróżnię sobie jeszcze analizer Velociraptora. Velociraptor może być. Niech i będzie Velociraptor. A teraz ja sobie pójdę po prostu zająć się tymi sprawami. Odnośnie właśnie moda na te wszystkie później wykuwanie broni, wytwarzanie i tak dalej, to jest naprawdę super rzecz. A przy okazji, ja kiedyś mówiłem, że ja bym chciał, żeby było tak, że co 10 odcinek będzie dłuższy i nigdy się do tego chyba nie stosowałem. Parę razy na pewno zdarzyło mi się gdzieś tam wyróżnić jakiś odcinek, czy to setny odcinek z Assassina, czy coś tam. Ale poza tym nigdy nie robiłem niczego takiego, więc może wypadałoby i teraz to zrobić. Może ten 10 odcinek, 20 może już sobie odpuścimy, ale 10 chcieliście, żeby to było dużo skamielin. Ja tych skamielin nazbierałem nie dużo, a trochę. Tak czy inaczej, dla mnie jest to takie minimum, jakie chciałem nazbierać, to minimum. Wypełniłem, bo jak mówiłem, no ja bym chciał mieć te pół staka i pół staka miałem, był zbierane, więc najwyżej jak będziemy jeszcze chcieli, no to sobie zbieram gdzieś tam pod koniec odcinka i zobaczymy, a może jeszcze coś nam z tego wyjdzie.
Dobra. 56 to jest 56, to jest ile bloków? To jest 14 bloków. Z 14 bloków growtu, czyli 14 bloków cegieł, nic nie zrobię. To jest zdecydowanie za mało. Ja potrzebuję tego o wiele więcej. Potrzebuję tak mniej więcej ze stack chociaż tych cegieł. I ten stack to jest taki bardzo pozytywny scenariusz, tak czy inaczej, bo ja naprawdę chcę zrobić wielki ten piec. Bo chcę, żeby ten piec jednocześnie był naszą skrzynką na materiały właśnie, typu jakieś tam żelazo, srazo i inne takie głupoty. Nie wiem, czy jest to wykonalne, żeby zrobić aż tak duży piec. No na ten moment nas nie stać. Dlatego też mam nadzieję, że uda się znaleźć dostatecznie dużo gliny, ale nic obiecać nie mogę. I tutaj widzę, że mamy na razie lipę z gliną. Więc trzeba by było się przejść chyba w miejsce, gdzie było więcej tych wszystkich jeziorek. Tam widzę na mapie, że są jakieś jeziorka takie malutkie. Może właśnie tam sobie podejdźmy i zobaczymy, czy nie będzie tam żadnej gliny, ani nic innego, co mogłoby mnie zainteresować. Ła! Muchołówka. Tak? Muchołówka? Muchołówka, no. Już myślałem, że się walnąłem i to jest rosiczka. Nie, rosiczka się zwija, a muchołówka się zamyka. Jest taka różnica. Jakby ktoś nie wiedział, rosiczka i muchołówka to są takie rośliny, które są mięsożerne i muchołówka w momencie, gdy jakby ona nie ma kwiatów, to jest bardziej coś jakby taka szczęka. W momencie, gdy do tej szczęki wchodzi owa, ona się zakleszcza i wtedy zostaje rozłożony przez soki trawienne tej muchołówki i ona go zjada. Z rosiczką jest podobnie, ona też jest mięsożerna, z tym, że ona wykorzystuje inny mechanizm. Ona wykorzystuje lepką substancję, którą wytwarza. No i ta lepka substancja powoduje, że przyklejają się do niej różnego rodzaju właśnie robale. I te robale też zostają później strawione. Dlaczego takie organizmy w ogóle istnieją, jak to działa i skąd się to wzięło? Ogólnie najprawdopodobniej przez to, że ziemia w miejscach, gdzie te rośliny występowały, nie była dostatecznie bogata w różnego rodzaju rzeczy, które potrzebują. W różnego rodzaju wartości odżywcze, których potrzebują te dane rośliny. I po prostu skończyło się na tym, że stały się mięsożercze i zaczęły wpierdalać ludzi. Nie, ludzi nie, ale robaki tak. No nie wiem, może jakiegoś małego szczura czy coś, ale tak to nic wam nie grozi. Najwyżej was ugryzie taka roślina, ale was nie jest, spokojnie, nie bójcie się. Chociaż ja nawet nie wiem, czy ugryzienie muchołówki jest bolesne. To jest też ciekawe, czy ugryzienie muchołówki jest bolesne. Wydaje mi się, że raczej nie. Ale obiecać nie mogę, więc nie sprawdzajcie. Jak sprawdzacie, no to nie piszcie mi później, że to jest moja wina, że nie wiem, odpierdoliła wam rękę całą. Czy coś. To robicie to na swoją odpowiedzialność. Ja mówię, co mi się wydaje, ja nie mówię, co wiem. Zwróćcie też na to uwagę, jak coś. Ale bardzo chętnie się dowiem, jak ktoś sprawdził, czy muchołówka jest w stanie mu, nie wiem, odgryźć palc. Nie, no, na pewno nie jest w stanie odgryźć mu palca, ale na pewno jest w stanie ugryźć palec, gdy jej wepchniemy na siłę. Tak czy inaczej, no to jest ciekawe dla mnie, jaką siłę szczęk ma taka mięsożerna roślinka. Dobra, idę zrobić ten growth do bazy. Przynajmniej tyle, na ile nas stać. A więcej tego gravlu i tak nie mamy, a gravlu mi się zbierać nie chce. Już nie będę za tym latał, chociaż tutaj mamy niby trochę. Ale gravel, no zbieranie gravlu to jest pierdliwa rzecz, bo momentami ciężko jest znaleźć takie miejsce, gdzie można to fajnie wykopać, a przy okazji nie niszczyć terenu. A gravel fajnie się kopie w naterze. To na pewno. Fajnie się kopie gravel w jaskiniach, jak tam potrzeba. I fajnie się gravel kradnie z wiosek. Z tym, że potem trzeba to wszystko naprawiać, jeśli chcemy, żeby wioska jakoś jeszcze się prezentowała. Chyba, że to jest wioska 100 km od naszej bazy i już nigdy tam nie wrócimy. To jest też taka opcja. Mamy już około 40 minut nagrania. Wow, ładnie. Ja nie narzekam. Mam nadzieję, że ktoś tylko dotrwał do tego momentu i jeszcze nie śpi. A jak śpi, no to w sumie co mnie to obchodzi, to może nie będę się darł, żeby go nie budzić.
żeby nabijał mnie świadomie Watch tak śpiąc i fajnie jakby jeszcze później obejrzał ten film od nowa, żeby sobie nadrobić to wszystko, co stracił śpiąc, to będę miał jeszcze więcej Watch Time'u i dla mnie super, ja nie narzekam. Dobra, teraz tak, mamy tego sporo. Dawaj to. Dawaj to, dawaj to. No, mamy tego podobne ilości wszystkiego. I teraz tak, teraz ten grot trzeba zrobić. Więc teraz coś takiego. No i ma... A, to jest razy 8? To jest razy 8? Czemu ja to tak wspominam, że to się ciężko robiło? Że to było drogie i w ogóle... A, bo to się robi na pojedynczą cegłę. O, kurde. To już wiem, dlaczego to było takie drogie. No dobra. Ale mamy tego grotu dużo. Mamy dwa staki cegieł. A spójrzmy sobie, jak to się przerabia. Ile cegieł potrzeba na jedną cegłę. Taką zwykłą. Cztery cegły na jedną. Ja pierdzielę, jakie to będzie drogie. Wyobraź sobie, że mnie na przykład na to w tej chwili nie stać po prostu. To jest zbyt dużo. Ten grot też tutaj dajmy. Tutaj bloki oczywiście. Będziemy się przespać, ja się napiję. I zobaczmy nasz analizer. Terizinozaur. Jest też fajna sprawa. Dużo piasku, trochę żwiru. Bardzo mi się przyda. No jednak będę potrzebował tego naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Velociraptora możemy sobie... A nie, porażkozaura to nie. Z mięsa porażkozaura... Jak to się robiło? Biogo. Potrzebujemy jajko, pszenicę i mleko. Dobra, no, czyli tego na razie nie zrobimy tak czy inaczej. Jajko sobie przyjdę, odłożę tutaj. Odłożę sobie też te kości i za chwileczkę będziemy kończyli. Ja sobie jeszcze tylko pozbieram rzeczy, jakie miałem tam na farmie, żeby mieć więcej pszenicy. Żeby mieć oczywiście z czego robić chleb. I normalnie brakło mi nasion. To jest ciekawe. Dobra, niech to tak będzie, kiedyś tam się to zbiera. Ja będę miał swojego chlebka. Zobaczmy, jak on tutaj ma 514. No to mu to powolutku schodzi. Bardzo powolutku. Zobaczmy jeszcze Dinopedię, na niego kliknijmy. Ile on ma dni? Głód 50, zdrowie 15, wiek 1. A, czyli raczej mu to wolno idzie. Jeden? Na pewno? Ja w jaskini spędziłem chyba 2 dni. Mniejsza o to. No tak czy inaczej, jak widzicie, postępujemy powolutku. W następnym odcinku zajmiemy się A. budową tej kuźni, w co wątpię. B. Wykluciem Velociraptora, to już prędzej. No, ale to się wszystko okaże. Jak coś, to pamiętajcie, że możecie dać znać w komentarzach. Na pewno nie będzie tego w następnym odcinku, co napiszecie w komentarzu, ale może za 3 odcinki, za 4. No i tyle, nie? Wiecie, ja tam jestem otwarty na wasze propozycje. A teraz już będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.